Może Państwo macie jakieś pytania, które się Wam zaraz tutaj nasunęły, prawda? To bardzo chętnie powiem. Pokażę Wam tylko literaturę, która jest naprawdę bardzo dobra, z której korzystałam. To są trzy pozycje, trzy tomy, które napisał Dobrzycki. Dobrzycki to był Paulin, który był spowiednikiem Rozalii Cynakowej. I można powiedzieć, że ona była pierwszą jakby taką ofiarą za intronizację, bo ona powiedziała, że ona jest przekonana, że do intronizacji dojdzie i ona całe swoje życie poświęci. Kiedy ojciec Dobrzycki dostał się do więzienia, do obozu, wtedy ona ofiarowała swoje życie, aby on został uratowany, bo wiedziała, że on bardziej jest w stanie doprowadzić sprawę do intronizacji niż ona sama. I rzeczywiście w 1944 roku się wychodzi z więzienia, z obozu, a Rozalia Cynakówna, młoda kobieta, umiera. I właśnie Kazimierz Zygmunt Dobrzycki postanowił spisać wszystkie jej wypowiedzi. On jej zadawał pytania, ona musiała odpowiadać na te pytania i spisywał. Także tutaj w tych trzech pozycjach możecie rzeczywiście doczytać się najprawdziwszych słów, które Rozalia Cynakówna sama powiedziała. Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na to, że jest wielka zbieżność pomiędzy quas primas, a tym, co dostała Rozalia Cynakówna jako misję. Słucham, macie może Państwo jakieś pytanie, czy on dalej coś będzie? Może ja się sobie troszkę się spóźniłam i być może niewiele wiem przez to, że straciłam dużo. Ale dla mnie Jezus jest Bogiem. Jest Synem Boga Wszechmogącego. Więc jeżeli jest Bogiem, Pan Jezus dla mnie, to oczywiście jest także Królem, jest także Panem. I po prostu ja się troszeczkę bym bała, jeżeli będziemy uznawali w Jezusie Króla, niektórzy być może będą mówić, że jest tylko Królem, to będzie niestety znak równości między Jezusem Królem a Matką Boską, która jest Królową Nieba i Ziemi, a przecież Matka Boska była tylko człowiekiem. A więc ja mówię, spóźniłam się, może czegoś nie rozumiem, ciągle się dokształcam, jeśli chodzi o te sprawy. Ta Pani dotyka teologii, ale też swobodnie odpowiedzieć. Chcę powiedzieć jeszcze, że no, dla mnie Jezus jest Bogiem. I nie ma chyba lepszego określenia. To znaczy, wie Pani co, my jako stworzenie, bo On jest Stwórcą, my jesteśmy stworzeni. My właściwie nic nie możemy Panu Jezusowi dołożyć. On jest totalną pełnią, którą sobie nie możemy wyobrazić. Dlatego my go nie obwołujemy królem, bo on królem jest. Jest Bogiem. Tak, on królem jest. Tylko my chcemy w naszym życiu przyjąć go jako prawodawcę. I chcemy, aby w naszym narodzie jakby powrócić do tego, co było na samym początku zaistnienia naszego narodu. Bo nasz naród polski poprzez chrzest przyjął prawo Boże, przyjął prawo Jezusa Chrystusa, bo przyjął chrzest i Mieszko to zrobił, myśmy tak powstali. I tak było bardzo długi okres czasu, gdzie królowie na sejmach, na sejmikach i podejmując decyzje, zawsze pierwsze było prawo Boże. Myśmy to wszystko zniszczyli, zdetronizowali, mówiąc, ponieważ to wszystko, co jest powiedziane o Bogu, my mamy w Piśmie Objawionym i choćbyśmy chcieli ująć to, nie umiemy dodać, nie jesteśmy w stanie. Ja może powiem, jak ja to rozumiem, że Chrystus ma podwójną naturę, boską i ludzką. I jako też Bóg jest oczywiście wszystkim, co jest najważniejsze i największe. Natomiast jako natura ludzka, właśnie chodzi o tą intronizację jako króla. Godność króla jest najwyższa jako człowieka. I ja to w ten sposób rozumiem, że dlatego tu chodzi o tą naturę ludzką Chrystusa, żeby to podnieść do najwyższej godności. A, tak Pani rozumie, można tak rozumieć, ale
w encyklice i w sprawach rodzaju cielakownych objawieniach to nie jest najważniejsze, ale to też jest dobre, wydaje mi się, dla większego jakby zrozumienia. W tym wypadku chodzi bardziej o to, żeby myśmy uznali Jezusa Chrystusa jako króla naszego umysłu, woli i serca. Umysłu nie tylko dlatego, że on jest najmądrzejszy, prawda, wszystko stworzył, ale że on jest prawdą. Jezus jest prawdą. I to, co było w tej dyskusji, w momencie, kiedy Piłat skazywał Jezusa na śmierć. Jesteś królem? A Jezus mówi, tak, ja jestem królem. Ja się na to narodziłem. Ja na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I każdy, kto jest prawdy, słucha mojego głosu. Więc Jezus Chrystus nam tutaj bardzo prosto mówi. Albo jest prawda, albo jest kłamstwo, albo jest Chrystus, albo jest antychryst. No, pośrodku po prostu nie ma nic. Więc on jest Panem, tak? Drugie, jest w naszej woli. Nie tylko, że Jego wola jest współistotna z wolą Ojca, ale dlatego, że jeżeli On się stanie królem naszej woli, to On usposobi nasze myślenia i działania do dobra. No i jest królem serca. Dlatego, że cała wiedza, jaką świat ma, jest daleko niczym w porównaniu z miłością Jezusa Chrystusa. Więc o to chodzi, żeby myśmy przyjęli Go w naszym działaniu, a jednocześnie w naszym rządzeniu narodem. Proszę. W tym fragmencie właśnie Ewangelii przywołanej przez Pana jest jeszcze powiedziane, że Królestwo moje nie jest z tego świata. Tak, Królestwo Boże jest z tego świata, wszyscy moi bilby się za mnie, więc wcale Pan Jezus tutaj nie opiera się, nie mówi tutaj o słowach, że jest to moje, a to tylko ja byłam pewna, że to padnie. I myślę, że Pius XI też wiedział, dlatego to wyjaśnił. Dlatego Pius XI w encyklice Pius Primas powołał się na te słowa Jezusa Chrystusa. Po pierwsze logiczne, że nie był z tego świata, bo Jego Ojciec jest Stworzycielem. On współistotny też Stworzycielem, więc nie był z tego świata. A po drugie, istotnie Jezus Chrystus umarł, ale zmartwychwstał i jest. A On jest. Ale nie mówi, że nie jest z tego świata, tylko że Królestwo. Bo jakiś król może nie być z jakiegoś państwa, a zostać królem, bo zdobył na władzę, a on nie po prostu powiedział, że to Królestwo nie jest tego, a nie, że on nie jest z tego. No bo my i tak wszyscy właśnie z racji tego. Pan Jezus, można by powiedzieć, mógłby nie mieć takiego prawa do nas, jak my mu mówimy, ale my wszyscy umrzemy. I my wszyscy zmartwychwstaniemy, bo On to wywalczy. Jedni tylko na prawo, drudzy na lewo, bo jest piekło. Więc, ale właśnie, żeby się do piekła dostać, to trzeba po prostu być wskrzeszonym, zmartwychwstać. W związku z czym, ponieważ On zmartwychwstał, prawda? I to Królestwo jest w niebie, bo my po to żyjemy. Więc tutaj nic nie stoi na przeszkodzie. Tu nic jedno drugiego absolutnie nie wyklucza. To Królestwo nie, bo my nie żyjemy tylko tu na ziemi. Z racji właśnie tego, że umieramy i zmartwychwstajemy. I On wywalczył nam niebo, ma do nas prawo. Idziemy w Królestwo Wieczne. Jeżeli można jeszcze słowo, bo Jezus powiedział, że Jego Królestwo nie jest z tego świata, ale nie powiedział, że to się ma nie zmienić. Mamy tworzyć, budować Królestwo Boże na ziemi. Mamy... Ono jest pomiędzy nami, powiedział. Tak. Jest też wielokrotnie w Biblii mowa o tym, że Panem tego świata jest szatan. My mamy robić wszystko, żeby zmienić ten stan. Przede wszystkim oddać siebie pod królowanie Chrystusa, podporządkować swoje życie. Jak widać, święci ludzie są, świat ich tłamsi. Także jest tutaj ogromna walka. I myślę, że teraz jest taki czas, że dojrzewamy do jakiegoś takiego globalnego przełomu, starcia między Chrystusem, antychrystem. Każdy z nas będzie musiał wybrać, w której stronie staje. No, bo mamy wolną wolę. Tutaj jest jeszcze w tej encyklice Quas Primas dobrodziejstwa Królestwa Chrystusa. Odnosi się do władzy, do ludzi, którzy sprawują władzę. Jak to działa? Ja przeczytałam bardzo dobry tekst, a gdyby ktoś nie zrozumiał, to go oczywiście wyjaśnię. Albowiem jak królewska godność Pana naszego, ludzką powagą książąt i władców, przyobleka pewnym urokiem religijnym,
tak też uszlachetnia obowiązki i posłuszeństwo obywateli. Dlatego to apostoł Paweł lubo nakazał, to jest taki język, bo to był rok 1925, to jest może mniej ważne, bo to się kobiety obrażą, żeby podporządkować się mężom, co on powiedział. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że ludziom odkupionym służyć ludziom. Więc chodzi o to, że człowiek, który ma władzę, tak jak nasz prezydent, premier, minister, on, jeżeli przyjmujemy Jezusa jako króla, to my też na tych ludzi patrzymy, jakby oni dostali tą władzę od Jezusa, ale oni jako ludzie mają być totalnie służebni dla ludzi. Jeżeli my jako ludzie piszemy sobie prawo, prawda, to nigdy to prawo nie może być dobre, bo my nie jesteśmy idealni. Jesteśmy skażeni czym. My nie napiszemy dobrego prawa drugiemu człowiekowi. Ty może przez pewien okres czasu, chroniąc dziecko swoje, prawda, jak jesteś ojcem, to o niego, ale ty i tak nie jesteś pewny, czy jak go puścisz na angielski, czy jak go puścisz, jak żeśmy rozmawiali tutaj właśnie z Szymkiem na balet, czy na roraty, co byś wybrał, nie? Ty nawet jako ojciec nie wiesz. A cóż dopiero pisać prawa i dawać, aby cały kraj je przejął. Dlatego te prawa są złe. Natomiast prawo Boże, to jest prawem miłości, kiedy my je respektujemy, jest gwarancją, że one są dobre. I o to tutaj chodzi. Nie człowiek człowiekiem ma rządzić, bo nie będzie dobrze rządził. Tu Bóg ma. Ty masz się podporządkować prawu Bożemu, który cię stworzył i odkupił, a człowiek, który sprawuje władzę na ziemi, kierowany tą prawdą Bożą, ma tak pracować i służyć, żeby respektować to prawo, które jest dla ciebie dobre. I dlatego wtedy ludzie, którzy pracują w ten sposób, kierując narodem, zyskują od obywateli godność, która jest bardzo potrzebna. I to on gwarantuje wtedy. To jest bardzo ważne i konieczne, żeby oczyścić tą całą potężnie brudną politykę. O to chodzi, między innymi. Można jeszcze słowo do tego królestwa, bo Jezus powiedział, że królestwo nie jest tego świata jego królestwo, ale zanim przez 2000 lat za Chrystusem modlimy się do Boga Ojca, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I jeżeli ta modlitwa ma mieć sens, to te słowa mają się zrealizować. I myślę, że intronizacja to jest właśnie... Jeśli pozwolicie, bo ja nie wiem, ile mam czasu, ja mogę coś powiedzieć tak troszeczkę. Właśnie nawiązując do tej modlitwy, żeby wam to bardzo dobrze może pokazać, wy to teraz zobaczycie. Pracowałam na misjach w Afryce, wyjechałam jako zootechnik. Miałam przeprowadzić biegnąc gospodarkę zwierzęcko-łowieckiej na rolnictwo. I tam się okazało, że praktycznie praca była niemożliwa, ponieważ pigmeje byli niewolnikami murzynów bantu, więc zobaczyłam całe niewolnictwo, cały kolonializm, nagle wszystko zobaczyłam, jak to musiało funkcjonować, bo murzyni bantu po prostu tak teraz traktowali pigmejów, jak myśmy biali traktowali w czasie niewolnictwa czy kolonializmu. I była straszny rasizm. Pigmeje po prostu byli nazywani gorylami, co dopiero zeszli z drzewa. Pracowali u murzynów bantu za alkohol, narkotyki, stare ubrania, nigdy nie mogli odpracować. Totalne niewolnictwo, totalne podporządkowanie. Naprawdę. I wtedy pomyślałam, że no jak to zmienić? No pracuję tutaj z pięcioma plemionami, przecież się pozabijają. Ja mam mówić o Jezusie z Nazaretu, murzyni bantu chrzczeni i też niektórzy chrześcijanie, a pigmeje nie, bo pigmejami się nie zajmowano, bo uważano, że pigmeje nie pojmą. Trójcy Świętej nie pojmą Ojcze Nasze, takie jeszcze powymyślane historie. A chodziło tylko o to, że na pigmeje szli ogromne pieniądze z Francji, z Belgii i nie wolno było ewangelizować. Taka jest polityka, kiedyś może na ten temat też sobie porozmawiam. I wtedy postanowiłam ich wszystkich wziąć na pielgrzymkę do Matki Boskiej. Bo my Polacy tak wiemy, nie? Że jak już nie ma ratunku, to się idzie do mamy. Ja mówię, jak tylko by poszli wszyscy, to ja ich pozbieram, i w tym afrykańskim słońcu chyba wytrzymał,
4 dni i przejdziemy. Było sanktuarium Matki Bożej na Mugo. I się zgodzili. Wszyscy pójdziemy. I ci pigmeje, jak szczeni też. Ale się okazało, że oni nie mogą iść tą trasą najkrótszą, którą ja wyznaczyłam, bo szliśmy przez takie plemię Boli, gdzie oni powiedzieli, że jak tylko pigmej, dziecko, kobieta, mężczyzna stanie na jej ziemi, to pozabijają, bo podczas polowania zginął jakiś mężczyzna z plemienia Boli i powiedzieli, że zrobił to pigmej, bo było najłatwiej, ci se poprzysięgli na wieki. No więc przejechałam tam do nich, do wioski, pytam, czy puścicie pigmejów, idziemy do Maryi Matki. Mówię, o jak idziecie do Maryi Matki, puścimy, jeszcze się do was dołączymy. I rzeczywiście. Słuchajcie, pierwszy dzień wszyscy się bali. Nie mogliśmy nawet, już jeden drugiemu nawet posiłku nie dał, bo by uznał, że jest zatruty. No w ogóle to koszmar, myślałam, że się nie dojdzie do żadnej jedności. Ale na następny dzień doszliśmy do terenu, gdzie już nikt z plemion nie mieszkał, bo były inne plemiona. Więc już było lepiej. W nocy się tylko tak strasznie pobudzili. Nie chcieli z pigmejami spać, no bo niewolnicy, gdzie oni panowie będą spali z pigmejami w jednej sali. Ale udało się zażegnać. Trzeci dzień już był łatwiejszy. Doszliśmy do miejsca, gdzie już pigmeje zrozumieli, znaczy powiedzieli mi, Anna, zobaczysz, dziś już będzie spokój. Myśmy nie mówili konferencji, myśmy się praktycznie tylko modlili na różańcu. I moi drodzy, dochodzimy na Bugoru, dochodzimy tam na tą górę. Jest Eucharystia. I po Eucharystii ksiądz widzi pigmeje, gdzie w życiu tam nie byli. I mówi do tych pigmejów, teraz jest wasz czas. Możecie powiedzieć, co chcecie. Słuchajcie, myśmy wszyscy się zniżyli, bo ja mówię, Boże, jak oni tu teraz przy tej Matce Bożej powiedzą o nas umiałych, co my im robimy, że przyjeżdżamy, wycinamy las, pozbawiamy ich środków życia, że oni muszą żyć przy murzynach teraz, bantu, przy drogach, no bo lasu nie ma. Pewnie to powiedzą. Czarni widziałam, jak się skręcali, bo mogą powiedzieć, co z nami robicie, dlaczego nas tak traktujecie. Przecież jesteśmy obywatelami tego samego kraju. A oni się natychmiast zwołali, wiecie. Stanęli przy ołtarzu, podnieśli ręce do góry i powiedzieli Niuala Kejajene. Powiedzieli całą tę modlitwę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I słuchajcie, tak nam wyryli te słowa, jak dostał Mojżesz 10 przykazań na tych kamiennych tablicach. Dokładnie. I ja wtedy mówię, Ojcze nasz. Zobaczcie. Oni nie powiedzieli nam, robisz źle, czy ono mi zawyża. Oni dali sobie spokój z tym, bo oni wiedzą, że jest jeden ojciec i oni się do niego zwrócili. Jak jest jeden tata, to co on nie widzi, co ty robisz z drugim? Jeżeli ty go prosisz, o Jego Królestwo, jeżeli Ty Go przepraszasz, jeżeli Ty prosisz o chleb, to On Ci nie da. Da Ci. Jeśli przebaczysz. To, co jest w Ojcze nasz. I dlatego, moi drodzy, to, żebyśmy to zrozumieli, że nie ma Żyda, nie ma Greka. Każdy jest przy jednym Ojcu i przy jednym Królu i przy jednym prawodawstwie. To o tym właśnie mówię z Jego Gospodarstwa. I o tym powiedział Jezus do Rozarii. Ja tak chcę. Zróbcie to. A ja sprawię, że na wasz naród spłyną łaski. A to, co Jezus może dać, to my nawet sobie nie możemy nawet wyobrazić. Co nie znaczy wcale, że nie będziemy musieli pracować, nie będzie chorób, nie będzie śmierci. Wszystko będzie. Bo taki jest kolej życia. Jak się narodzi, musi umrzeć. Będzie chorobą, trzeba będzie dawać jeść. Trzeba będzie się o wszystko starać. Tak jak teraz tylko będzie inny duch, kiedy będziemy mieli prawodawcę tego, który napisał prawo miłości, który znaczy. To taka mała dygresja, ale bardzo proszę, może jeszcze jakieś pytania, które was bardzo proszę. Ja biorę moje nazwisko. Są niesamowicie trudne sprawy związane właśnie z intronizacją, ale jest to jak gdyby potwierdzenie tego, co powiedział jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła w 76 roku, że jest czas obecny największym zmaganiem zła z dobrem na tym świecie. Że jeszcze takiego nasilenia, potwornego ataku zła na dobro,
a szczególnie na Kościół, na katolicyzm, jeszcze nie było. I te wszystkie trudności, ja myślę, które są, wiążą się w tej chwili, bo one jeszcze trwają, z nadzieją, że jednak w listopadzie dojdzie do entronizacji, że one potwierdzają ten fakt i widocznie ogromnie to przeszkadza szatanowi, żeby do tego nie doszło. Kiedy mamy internet i zobaczymy, jak wyglądało przekazanie tunelu pod Alpami, tego najdłuższego na świecie, 57 km, to jest taka lakoniczna informacja u nas w środkach przekazu, ale co się okazuje? Tunel poświęcony Bephametowi, czyli Lucyferowi. Ta demonstracja tego, co tam się działo, to jest tak porażająca, że to nie, no niesłychana sprawa, z jaką czcią to jest czynione przez naszą kochaną Europę Zachodnią, w której w tej uroczystości brali udział pani Merkel, pan Hollande, inni najwyżsi dostojnicy europejscy. I to jest ten wymiar prawdy taki, jaka jest na dzisiaj. Środki zła, bo tak globalnie trzeba nazwać, które grupują różne wymiary. Ja nie nazwę jednym słowem masonerii, to jest ta kwintesencja tego wszystkiego. Niestety jest tak skoncentrowane, bo w tym wszystkim jest władza pieniądza, to jest ten złoty cielec, który... I żebyśmy temu wszystkiemu potrafili dać rady, nie damy rady sami. Rzeczywiście Chrystus Król jest jedynym. Kiedy do świętego Ojca Pio przychodzili ludzie z różnymi trudnymi sprawami, miał przecież charyzmat, miał niezwykłe możliwości i łaskę Pana, ale były sprawy, z którymi nie mógł sobie poradzić. I on mówi tak, ja ci tego nie potrafię tutaj pomóc, ale idź ty do takiego brata Dolindo, do Neapolu, on ci pomoże. A ten brat Dolindo, obecnie jeszcze toczy się proces jego beatyfikacyjny, miał dar, taki jak miała święta siostra Faustyna, że Pan objawiał mu wiele spraw, na które nie było innego lekarstwa. To były najtrudniejsze sprawy i Chrystus powiedział mu tak, słuchaj, ty przestań się zamartwiać, bo zamartwianie to jest tylko materiałem promującym szatana. Ty oddaj mnie to wszystko. Ja jestem wszechmocny, ale nie oddaj mi tego tylko w sposób taki powiedzeniem swoim, a powiedzmy myślisz o czymś innym, tylko z całego serca oddaj mi te sprawy i powiedz, bierz Jezu i za mnie to załatw, bo ja tego nie potrafię. Przyznam się szczerze, może to nieskromnie zabrzmi, że kilkakrotnie miałem w życiu takie sytuacje, w których nie widziałem wyjścia. Nie, po prostu, mimo tam wielkich już doświadczeń, wydawałoby się i tak dalej. I wtedy zrobiłem właśnie za podpowiedzią to taką sprawę. Rano się budzę, jak gdyby na innej orbicie, na innym tym jest rozwiązanie. I teraz mi się wydaje, bo są różne teorie, różne powiedzmy walki wewnątrz Kościoła, jedni chcą, drudzy nie chcą i tak dalej, to wszystko wiemy. Ksiądz Kiersten, ojciec Kiersten, jezuita, który był takim niezwykłym propagatorem tego, przekroczył może pewne granice. Wiadomo, tak się skończyło, ale dla nas pozostaje jedna sprawa. Patrząc na ten świat i to wszystko, co obserwujemy, to widzimy bezradność naszą. Nie damy rady sami. I tu po prostu nie ma innego wyjścia. Są podpowiedzi, są różne sprawy, tak jak Anioł Stróż Polski, jeżeli ktoś chce, to sobie przeczyta, czy potem Matka Najświętsza, Otoczenie Wszystko Nowe. Jest wielka, jak gdyby, takie przymuszanie nas prawie do tego, zróbcie to, bo to się spełniało już parę razy, kiedy czy w Fatimie, czy gdzie indziej Matka Najświętsza wskazywała na pewne sprawy. Jak się wykonało, było dobrze, jak się nie wykonało, było tak. I tu my nie mamy wielkiego wyjścia innego, bo to byśmy widzieli alternatywy, nie ma.
To jest jedyna forma. Kiedyś Anna, mistyczka nasza świętej pamięci już, warszawska, z Warszawy, 7 tomów różnych ukazało się jej książek. Takim recenzentem jej był wybitny jezuita, ksiądz profesor Jan Zik, świętej pamięci już. Więc ona zapytała Pana Jezusa a propos właśnie intronizacji. Pan Jezus ze smutkiem odpowiedział jej, że my tak chcielibyśmy takiej intronizacji, ale my opluwamy tego Jezusa, my tym, co jak postępujemy, to nie potwierdzamy, że chcemy Jego jako Króla, tylko jak gdybyśmy takie same, jak kamieniami byśmy w Jego prawie wzali. Potrzebna jest przemiana w sercach naszych, potrzeba jest zrozumienia tego, głębokiej przemiany i to nie tak, że my patrzymy, jak to inni źle coś robią, żeby wskazywać palcem. To musi dojść do głębokiej takiej wewnętrznej przemiany w całym narodzie, u nas, ale musi ta iskra być taką, która się potem rozprowadza i ten przykład, który jest dany i ta zachęta. Ponieważ jest to tak sprawa ważna, bo to się losy, tutaj nie ma żartów, tu już się kończą pewne dywagacje, żadni filozofowie, żadni teoretycy, żadni ideologowie tutaj nic nie wymyślą. W Chrystusie cała nasza nadzieja i to w takim oddaniu się bezwzględnym z tym, że nie wolno nam jednego czynić, mianowicie złorzeczyć tym wszystkim przeciwnikom. My się za nich musimy też modlić i błagać Pana o to, aby On dokonał takiej przemiany, która będzie możliwa, bo my mamy skłonność jako ludzie do takiego, no, od razu pokazywania palcem i wskazywania, natomiast tak jak my byśmy mieli swoje idealne wszystkie działania, nie. Zacząć musimy pierwsze od siebie. Jeżeli będzie ta błagalna modlitwa i chęć własnego nawrócenia i naprawy, to to się stanie. Już nie chcę w tej chwili zgadywać. Pan Jezus powiedział komuś, czy Matka Najświętsza, przepraszam, wy się nie zamartwiajcie intronizacją. Sprawą Pana jest to, kiedy On uzna, że to będzie, dokona się. On jest wszechmocny i On to tego dokona. Tylko żebyście wy byli godni tego, żebyście wy dorośli do tej sprawy. I my tak musimy do tego dorastać. I dlatego każdy z nas, to jest nie jest powiedziane, kiedyś Pan Jezus powiedział, 3 ludzi potrafi ocalić miasto, a 10 potrafi całe państwo ocalić. Jak wielka jest to, tak jak Abraham się kiedyś targował z Bogiem o to, czy jeszcze uda się, czy jeszcze tylu jakby było, to ocalić to miasto. I my tą szansę mamy. Tylko musimy każdy sam zacząć i ten dobry przykład dawać, nie wstydzić się, nie bać się. Oczywiście nie tak, żeby się tak etykietować na zewnątrz, ale najlepsze są przykłady, które nie są takie przegadane, za nadto powiedzmy wciskane komuś, ale takie właśnie oddawania Chrystusowi tych wszystkich trudnych spraw, tej modlitwy o tą intronizację. I tego nam najbardziej chyba potrzeba. Dziękuję. Bardzo dużo Pan wątku poruszył. Sprawa tego szatana, o którym Pan powiedział, to Matka Boża w Nazaret. My chyba za mało wiemy o przesłaniu z Nazaret. Ono jest bardzo mocne. Tam Matka Boża powiedziała dokładnie datę, 1864 rok. To była potęga zejścia szatana na ziemię. I ona właśnie tutaj wszystko mówi, co będzie. I dokładnie tak jest. Pewno, że ta przerażająca wizja, o której Maria Matka powiedziała, ona, może my tu tak wszystkiego naraz nie widzimy, ale też ludzie się modlą, więc ona jest w jakiś sposób może i łagodzona. Ale jest bardzo mocna i działanie szatana jest potężne. Mówi, w jaki sposób szatan może przybrać ludzką postać i być piękny, przystojny, elegancki, inteligentny i bardzo, bardzo ludzi po prostu zniszczyć. Dlatego prawdziwie nie mamy wyjścia. Prawdziwie nie mamy wyjścia. Natomiast Pan Jezus powiedział do Rozalii Celebrownej, jeśli dojdzie do intronizacji, to zrobicie. To oczywiście tak jak ma być, bo jak słowo spada z nieba, to wiemy, na ziemię nie wróci do nieba, dopóki nie zostanie w pełni dobrze wypełnione, to nawet innowiercy wejdą do kościoła. On to powiedział. Nawet innowiercy. Nie będzie problemu. Tylko totalnie bezgraniczna ufność.
i prawdziwie zrobić to, co On chce. Nic innego, zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Natomiast jeszcze wracając do właśnie tej wizji z Lasaret, która jest praktycznie na te czasy, to właśnie jest tam też opisana wizja, jak Maria Matka wraca. Maria Matka przychodzi. Właśnie stąd słuchamy, z tego słówka chciałam, bo wiedziałam, że na pewno będę mogła powiedzieć, ale gdzieś sobie te słowa zapisałam, jaka wraca. Wraca straszliwa i zwycięska. Słowo straszliwa dla Maryi Matki, wyobraźcie sobie, ale takie zostało użyte. Wróci straszliwa i zwycięska. Bo rzeczywiście ona to jest, ona go pokonała. I chociaż całe piekło drży, ją pozdrawia, to i tak na jej widok drży, bo taka Maria Matka jest. Może właśnie dlatego wybrała sobie naród i jest królową Polski, bo to ona wybrała, bo z tego narodu właśnie kolejna iskra wychodzi.